Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Włocławskiego Magazynu Katolickiego. Wraz z naszą wspólnotą diecezjalną i społecznością naszego miasta przygotowujemy się do otwarcia Muzeum Diecezjalnego. Dzięki dobroci i życzliwości księdza kanonika Piotra Sierzchały, dyrektora tegoż muzeum, dziś muzeum dla nas zostało na chwilę już otwarte. Proszę księdza dyrektora, chcielibyśmy zapytać w imieniu naszych drogich telewidzów, na jakim etapie są przygotowania, bowiem tylko godziny dzielą nas od tego uroczystego wydarzenia. Co się dzieje? Czy już wszystko jest przygotowane? Czy może jeszcze praca w re? Co ksiądz dyrektor chciałby powiedzieć na temat tego wydarzenia, tego otwarcia? Witam księdza Jakuba, wszystkich telewidzów bardzo serdecznie. Rzeczywiście jesteśmy w nowym gmachu Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, w sali, która będzie gościła w poniedziałek dostojników kościelnych, projektantów. Oczywiście zapraszam też i włocławian na to spotkanie i na to otwarcie Muzeum Diecezjalnego. Ksiądz Jakub, no rzeczywiście gdzieś mnie tam wyrwał z moich teraz obowiązków, żeby chwilę z nim i z Państwem porozmawiać na temat Muzeum Diecezjalnego. Program sam, jeżeli chodzi o architekturę, sam zamysł powstania nowego pawilonu Muzeum Diecezjalnego rodził się przez kilka ostatnich lat. Dzięki rzeczywiście bardzo dużemu zaangażowaniu księdza biskupa ordynariusza, księży pracujących w kurii, księdza ekonoma, były takie możliwości, które staraliśmy się wykorzystać do maksimum, zwłaszcza jeżeli chodzi o fundusze unijne. Udało się, były takie fundusze przeznaczone z Unii Europejskiej, przekazane właśnie na rozbudowę i modernizację już istniejącego Muzeum Diecezjalnego we Włocławku. Zamysłem architektów, jak i również tych, którzy odpowiedzialni byli za tenże projekt, było, iż nowy pawilon ma być w takiej korespondencji, takiej pozytywnej korespondencji z dawnym budynkiem muzeum, które pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Założenie było takie, żeby był nowy budynek, ale żeby on nie był elementem przesłaniającym dawną architekturę, którą rzeczywiście troszkę może za moimi plecami czy naszymi plecami widać. Obiekt spełnia wymogi wszystkich możliwych przepisów. Jest też obiektem, który nie tylko posiada salę wystawienniczą, czy koncertową, czy prelekcyjną, ale też posiada własne magazyny muzealne, których brakowało do tej pory. Tak jak każde muzeum w obecnej dobie posiada pracownie konserwatorskie z różnymi udogodnieniami. Oczywiście nie są one w pełni teraz wyposażone. Jest to przeznaczony następny etap prac, które związane są z modernizacją owego Muzeum Diecezjalnego. Proszę księdza dyrektora, ile lat trwały przygotowania, ile lat trwały prace remontowe zmierzające do tego, żebyśmy dziś mogli stanąć w tak pięknej sali z widokiem na ulicę Tumską? Ile lat to wszystko się odbywało? Jak dobrze pamiętam, data jest taka bardzo charakterystyczna. Pierwszy łopaty, jak gdyby wydobytą z ziemi, którą dokonał ksiądz biskup ordynariusz, dokonało się to 2 lata temu, 1 kwietnia. Ktoś by powiedział, no prima aprilis. Jednak to się do końca nie spełniło. Jest urzeczywistnienie tego projektu, który powstawał na deskach kreślarskich przez kilka ładnych miesięcy. Dochodziliśmy do pewnych zmian, do pewnych, powiedzmy, modernizacji, które naprawdę były potrzebne. Konsultowaliśmy też ten projekt z różnymi innymi dyrektorami muzeów diecezjalnych w Polsce. Przyniosło to taki właśnie efekt, jaki jest obecnie. Teraz zadam takie pytanie bardziej osobiste, dlatego że ksiądz dyrektor od wielu, wielu lat jest związany z ochroną zabytków, także z działalnością muzealną. W diecezji, która liczy prawie 900 lat, z pewnością jest to zadanie trudne i wymagające. Wymagające wiele kompetencji, też pewnie pracy, wysiłku. Proszę księdza dyrektora, skąd wzięła się taka pasja właśnie do zabytków, do służby tym reliktom wieków minionych? Księże Jakubie, byśmy musieli to opowiadać kilkadziesiąt lat wcześniej. Na pewno tego programu by zabrakło, a jeżeli już, to może kiedyś zrobimy to w odcinkach.
ale to może już po wakacjach. Natomiast no, coś jest w środku, w sercu człowieka, powiedzmy, że tutaj w moim też, że to umiłowanie do piękna, do sztuki, jak gdyby samo w sobie jest we wnętrzu. Dobrze jest, kiedy możemy to wyrzucić z siebie, w sensie i pracy dla zabytku, w sensie podziwiania piękna i tym pięknem z innym się dzielić. To jest w ogóle, to potrzebna jest do tego i pasja, zamiłowanie i oczywiście troszkę wiedzy. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu kanonikowi i dyrektorowi. Nie zabieramy więcej czasu, jeśli ksiądz kanonik pozwoli, to teraz udamy się do starej części muzeum na kolejną część naszego programu. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Szczepański jest przewodnikiem po Muzeum Diecezjalnym we Włocławku. Znajdujemy się w starej części muzeum, w starej, co nie znaczy gorszej, dlatego że również pięknej, również odnowionej. Znajdujemy się w sali, gdzie prezentowane są eksponaty, których wcześniej nie udostępniano. Czy mógłby Pan coś powiedzieć na temat tej ekspozycji, jak i na temat zbiorów, którymi muzeum się cieszy i którymi dysponuje? Witam księdza, witam Państwa w pięknej sali sieni pałacowej, dawnej sieni pałacowej, gdzie jest ekspozycja stała. Umieściliśmy ekspozycję zbiorów muzealnych naszych, które do tej pory nie były pokazywane społeczeństwu. Na tej wystawie, która u świetny moment oddania obiektu po remoncie, pokazujemy piękną rzeźbę gotycką około 1500 roku, dwie piety. Pokazujemy również szaty liturgiczne, których w zasobach muzealnych jest dość dużo. Wybraliśmy tylko te, które są najpiękniejsze, najładniejsze i będziemy starali się w przyszłości systematycznie je wymieniać, pokazywać inne następne egzemplarze. Znajdują się tutaj również i obrazy, jak ten wspaniały obraz ukrzyżowania hiszpańskiego malarza Vivera. Na tej wystawie chcemy pokazać społeczeństwu to, co nie było dotychczas eksponowane. To nie znaczy, że po tym czasie zamkniemy i nie będzie to można oglądać. Prawdopodobnie dojdzie do jakiejś wymiany części ekspozycji stałej, po to, żeby te przedmioty, które są dzisiaj pokazywane jako no, po raz pierwszy, stały się również częścią stałej wystawy. Ta wystawa to jedno. Jeszcze mamy drugą wystawę. My co prawda żeśmy ją już pokazywali w końcu roku. Są to dokumenty, najstarsze dokumenty z historii naszej diecezji, począwszy od XII wieku aż po rok 1410, czyli prawie do czasu, kiedy jeszcze katedry naszej nie było. Społeczeństwo naszego miasta i diecezji mogło zobaczyć te dokumenty, które wróciły z konserwacji. Zostały odpowiednio zabezpieczone, przygotowane. Cieszyła się ta wystawa ogromnym zainteresowaniem i stąd decyzja, żeby jeszcze raz, chociaż na krótko, te dokumenty pokazać. Podkreślam na krótko, ponieważ są to dokumenty, które nie lubią światła i pokazywanie takich dokumentów zawsze jest kłopotliwe w związku z tym, że już to było pokazane. Więc teraz tylko krótko to jeszcze raz przypomnimy. Czy może zechciałby Pan wskazać teraz, jak tu jesteśmy, na jakiś szczególnie cenny eksponat? No to zaczniemy od rzeźby wspaniałej. Prawdopodobnie są to fragmenty tryptyku gotyckiego z około roku 1500, bowiem układ postaci, płaskość ich była przygotowana do pokazania w jakiejś większej scenie. To jest święty Mikołaj i tu święty nierozpoznany, prawdopodobnie Wawrzyniec. No te rzeźby 1500 rok około powstały, no nie były tak publicznie pokazywane, w związku z tym dla nas jest to szczególnie bardzo ważne. Dwie następne rzeźby, które tak jak mój ksiądz powiedział, dyrektor z niebytu się znalazły u nas, to jest ta piękna pieta, to znaczy Matka Boża trzymająca na kolanach ciało Chrystusa zdjęte z krzyża i druga, nieco większa, również obie pochodzą z przełomu XV-XVI wieku. Duże wrażenie na wystawie robi postać Chrystusa bez rąk.
Nie jest to stary zabytek, ale bardzo sugestywny, pokazujący oprócz tego wyrazu cierpienia, to jeszcze to jakoś niemoc poprzez te ręce, które gdzieś tam w przeszłości się zapodziały. Wspomnieliśmy przed chwilą o pięknym obrazie hiszpańskiego malarza Vivera. To jest Ukrzyżowanie, to jest około roku 1517. Obraz namalowany, dużych rozmiarów, troszeczkę pokażemy publiczności i społeczeństwu, a później prawdopodobnie będzie się musiał znaleźć na stołach konserwatorskich, jako że ząb czasu też daje tam sobie znać. Mamy przepiękne przykłady szat liturgicznych, zielona kapa i druga czerwona. Natomiast w gablotach mamy dalmatyki i ornaty. Szczególnie cenny jest ornat w tej gablocie, ponieważ wykonany został z pasa kontuszowego. I jeszcze z takich ciekawostek, na które warto zwrócić uwagę, to są te srebrne blachy trybowane, złocone, które pierwotnie umieszczane były na obrazach, a później po konserwacji zaniechano. Jest to zresztą taki element, który pojawił się w okresie polskiego sarmatyzmu. Teraz raczej zostawia się obrazy bez dekoracji i te sukienki, my to tak nazywamy, również chcemy pokazać. Prosimy, aby powiedział Pan naszym telewidzom, w jakich godzinach, w jakie dni można tę ekspozycję zwiedzać, kiedy, w jakim czasie można odwiedzać również muzeum po otwarciu. Nasze muzeum otwarte jest we wtorek, środę i czwartek oraz sobotę od godziny 8 do godziny 14. Jeżeli będą grupy zorganizowane, prosimy o wcześniejszy kontakt. Jako że nieraz już tak się zdarzało, że jedna grupa jeszcze nie zdążyła obejrzeć ekspozycji, a druga już musiała czekać, bo pomieszczenia są tu niestety małe i za dużo tych osób wejść nie może. Ale zapraszamy. Zapraszamy. Nasza wizyta w Muzeum Diecezjalnym powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że Państwo, podobnie jak ja, z wielką radością obejrzeli prezentowaną ekspozycję i wysłuchali tego, co mieli do powiedzenia nasi gospodarze. Obcowanie ze sztuką, służba dziełom sztuki z całą pewnością czyni nas lepszymi ludźmi. Pomaga nam odkryć swoją tożsamość. I to nie jest tak, że pielęgnacja zabytków, dzieł sztuki, troska o nie jest tylko spłatą długu wobec minionych pokoleń, wobec tych, którzy byli przed nami. Przede wszystkim jest to przejaw naszej troski o tych, którzy będą po nas, aby również wiedzieli, że nie wzięliśmy się znikąd, że mamy swoje korzenie, mamy swoją tradycję, mamy swoją piękną historię jako Kościół Włocławski, jako Polacy, jako chrześcijanie. Mamy swoją tożsamość, którą powinniśmy nieustannie odkrywać i pielęgnować. Gorąco wierzę, że w tym właśnie celu nieodzowną pomocą stanie się wizyta między innymi w naszym diecezjalnym muzeum, do czego podobnie jak ksiądz dyrektor, jak pan Andrzej, serdecznie zapraszam. Przypominamy, wielkie otwarcie już w najbliższy poniedziałek. Otwarcia nowej części dokona pasterz diecezji, biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych uroczystościach poniedziałkowych, jak i do odwiedzania Muzeum Diecezjalnego we wszystkie wskazane dni. Szczęść Boże! Trzeciego czerwca, w najbliższą niedzielę o godzinie 15 w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego zostanie odprawiona msza święta z udziałem osób głuchoniemych. 24 czerwca, w poniedziałek, w naszej diecezji we Włocławku będziemy obchodzić uroczyste dziesięciolecie pasterzowania w diecezji włocławskiej naszego pasterza księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Jednocześnie pasterz diecezji obchodzić będzie w swoje imieniny. Tego dnia również zostanie poświęcony i uroczyście otwarty, rozbudowany i odnowiony gmach Muzeum Diecezjalnego, przed którym właśnie się znajdujemy.
Uroczysta Eucharystia sprawowana we włocławskiej katedrze pod przewodnictwem prymasa Polski księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka rozpocznie się o godzinie 10. Po mszy świętej o godzinie 12 nastąpi uroczystość poświęcenia Muzeum Diecezjalnego. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych naszej diecezji, przede wszystkim wszystkich mieszkańców naszego miasta Włocławka, o uczestnictwo w tym wyjątkowym wydarzeniu, abyśmy wspólnie najpierw w katedrze przy stole Słowa i Eucharystii oddawali cześć Bogu za posługę naszego pasterza w naszej diecezji, a później wspólnie tutaj mogli uczestniczyć w poświęceniu i otwarciu uroczystym tego budynku. Zachęcamy wszystkich wiernych do tego, aby w swoich codziennych modlitwach, w tych dniach w sposób szczególny pamiętali o pasterzu naszej diecezji, aby Bóg obdarowywał go swoimi łaskami, siłą i błogosławieństwem. 28 czerwca w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Michelinie o godzinie 19.15 rozpocznie się oaza modlitwy. Z powodu złych warunków atmosferycznych, złej pogody w Boże Ciało koncert uwielbienie, który miał mieć miejsce o godzinie 20 w parku Henryka Sienkiewicza, nie odbył się, ale nie został zakończony tak naprawdę. Zapraszamy bardzo serdecznie już dzisiaj, 14 sierpnia, we wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego do włocławskiej katedry, gdzie o godzinie 20 będziemy przeżywać koncert uwielbienie. Już dzisiaj bardzo serdecznie na ten koncert zapraszamy. W dzisiejszą niedzielę czytamy fragment Ewangelii według świętego Łukasza, w czasie którego apostołowie składają wyznanie wiary w Chrystusa jako Zbawiciela, ale nasz Pan Jezus Chrystus mówi, że zbawienie okupione jest drogą krzyżową, męką i śmiercią. Jezus stawia pytanie, za kogo uważają mnie tłumy? Uczniowie odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że to któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Ale Jezus stawia im pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Wy, konkretnie wy, nie co mówią ludzie, ale co wy mówicie? Na to Piotr w imieniu wszystkich apostołów odpowiada, za Mesjasza Bożego. Jezus wtedy surowo im przykazał i napomniał, żeby nikomu o tym nie mówili i dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. A potem mówi do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Tak się składa, że wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela jest wyznaniem nie tylko w Chrystusa triumfującego, w Chrystusa zmartwychwstałego, ale jest przede wszystkim wyznaniem w Chrystusa ukrzyżowanego, bo nie można odrzucić krzyża, nie można odrzucić cierpienia, jeżeli chce się wyznać wiarę w Jezusa jako Zbawiciela. Na początku swojego pontyfikatu papież Franciszek mówił do zebranych kardynałów, ale przez nich także do całego Kościoła, że jeżeli chce się iść za Jezusem i odrzuci się krzyż, można być wszystkim. Można być papieżem, biskupem, księdzem, można być mężem, żoną, można być nauczycielem, studentem, uczniem, ale na pewno nie jednym. Nie jest się uczniem Chrystusa. Bez krzyża nie ma ucznia Chrystusa. W dzisiejszym świecie bardzo często chcielibyśmy wierzyć w Boga, wyznawać Chrystusa jako Zbawiciela, ale tylko w tym aspekcie Jego chwały, Jego triumfu. Chcielibyśmy, żeby w nasze życie nie było wpisane żadne cierpienie, żadna ofiara, żeby wszystko przebiegało lekko, przyjemnie, bez jakichkolwiek trudności. Może z jednej strony to dobrze, że mamy takie pragnienia, to jest naturalne, żeby nam się dobrze układało, ale z drugiej strony jest to odrealnione. Dlaczego? Dlatego, że w życie każdego bez wyjątku człowieka wpisane jest i cierpienie, i ofiara, i tym samym krzyż. Krzyż i zmartwychwstanie. To jest całość o prawdy o Jezusie Chrystusie. Krzyż i zmartwychwstanie to jest całość prawdy także o człowieku, każdym bez wyjątku. O człowieku wierzącym, który wraz z Piotrem mówi, Ty jesteś Mesjasz Pan, Ty jesteś Zbawiciel. Niech w tym ostatnim już przed wakacjami magazynie katolickim to wyznanie wiary Piotra Apostoła, wszystkich apostołów,
stanie się także i naszym mocnym wyznaniem, że jedynym Panem i Zbawicielem dla każdego z nas jest właśnie Chrystus, umęczony, ukrzyżowany i zmartwychwstały.